Siemanemaneczko, ja jestem Gabi. A ja jestem Manojek i dzisiaj witamy was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. No i słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj jesteśmy na Gabi koncie, ponieważ dzisiaj, jak już widzicie pewnie po tytule i miniaturce, Gabi bije swoją pierwszą postać na 20 poziom, czyli 500 pucharków. W sumie, jakieś 10 minut temu udało mi się wbić Bula na 20 rangę, tyle że teraz spadłam z puszek, więc w tym momencie wbijemy razem 500 puszek. Tak, Gabi próbowała przygotować, żeby było jakieś 495 i... coś tam w kalkulacji, jedna gierka z dużo poszła i niestety ranga została wbita. Oczywiście ja się bardzo wkurzyłem, powiedziałem koniec, wypadasz z mieszkania. Tak było. I albo widzowie, zostałem tutaj 500 tysięcy łapek w górę, tak jak pokazuje dzisiaj nasze puszki, albo się wyprowadza Gabi, więc musicie się postarać. Oczywiście żartuję, ale tak czy siak dzisiaj wbijemy te 500 pucharków, udało się Gabi spaść troszeczkę i 6 pucharków do nabicia, tak żeby razem z wami, żeby to było upamiętnione, bo myślę, że to dość ważny moment. Zresztą jak widzicie, Gabi ma sporo tych brawlerów zadymiarzy, których może już wbić na 500 poziom, dzisiaj wybraliśmy akurat Bula, no ale mamy jeszcze 3, niedługo 4, więc okay. Myślę, że niedługo moglibyśmy zrobić jakieś koło fortuny, którego Gabi wbije, wiecie, tego brawlera na 500, na 20 rangę, co ty o tym myślisz? Myślę, że to jest super pomysł, także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki filmik. I 500 tysięcy łapek w górę. Ale zanim odlecimy, to jeszcze mamy ofertę. Jeżeli Gabi wbije dzisiaj te 500 pucharków, to ja obiecałem, że tutaj kupię Gabi. Fajna będzie oferta, co tam ciekawego jest w tej ofercie? 100 gemów, 2000 pieniążków i 2 megaboksy. Tak, więc całkiem będzie fajna ofertka, a my już nie będziemy przedłużali w jednym i lecimy wbijać pucharki. Dobra kochani, jesteśmy już w gierce i to może być ta gierka, w której zdobędziemy te 500 puszek na Gabi koncie. Mam oczywiście nadzieję. Gram na telefonie, Gabi gra bulem, ja gram pam. No i gramy tutaj, jest akurat kiedy nagrywamy, czyli wczoraj dla was, jest akurat jeszcze ten tryb, w którym są potki do zdobywania, więc Gabi faktycznie jako bul na potkach powinna być całkiem niezła. To będzie jeden z to będzie mecz, w którym ja się bardzo będę starał i faktycznie tutaj... O nie, mamy potka. Pierwszą potkę, ale, ale musimy uciekać. Tak. Tutaj na lewo? Na prawo. To jest prawo, kochanie. O nie, jeszcze potka idzie! Shit! Padłaś? Tak. No niedobrze, Gabi. No niedobrze, czyli jednak bardziej straciliśmy chyba troszeczkę tutaj pucharków niż wbiliśmy. Więc to nie będzie taki prosty i oczywisty odcinek, jakim myśleliśmy, że będzie. No w pierwszym meczu nie poszedł to po naszej myśli, dlatego teraz będzie troszeczkę ciekawiej i śmieszniej. Ja oczywiście jako Pam idealnie tam przeżyłem, Gabi niestety się wywróciła, bo nie wiem w sumie po co w ogóle Gabrysia próbowała tą tutaj potkę zdobyć, ale poszłem tarę tam zburstowałem. Dobra, uważaj, uciekaj od niej, Adrian, bo już leżysz. Nie, spokojnie. To chodzi o, zajdziemy z dwóch stron. Tam jest Leon z tym i oni idą po potkę, nie wiem czy by nie spróbować. Chcesz ją zajść? Tak, z dwóch stron bym chciała ją zajść. Dobra, wiesz, to ja idę od góry, tak, ona już tak, nie ma ucieczkę, ma. Już ją miałeś, dobra, to jest stara, uwaga, bo ona jeszcze jest ten. Dobra, ja muszę się trochę schować. Dobra, dobra, mamy tarę. Dobra, musimy na nią, ale ona skoczy, ona skoczy. O, już ją, dobra, brawo, mam ją. Super. Uf! Nie skoczyła, ale tam był Bull, znaczy był Leon z potką, więc musimy troszeczkę uważać na nich wszystkich tutaj. Tu jest potka, ale on ma 8, uciekamy, on ma 8. On ma 8, no i on bardzo dużo będzie bił. Biegnie za tobą? Nie. Dobra, na szczęście sobie nas odpuścił, więc wróćmy tam, myślę, że przez ten przełęcz możemy wrócić, czemu by nie? Tu jest ten Leon, on już prawie nie żyje. Dobra, no to jak coś, ale mnie tam nie ma, o kurde, tam jestem z 8. Tak jest. Dobra, ale jest kolejna drużyna, która odpadła, ty, ten 800 ma... Ojej, on ma tak mało życia! Dogonimy go? Tak, ale... nie damy rady i tak ich pokonać. Spitrali się tam. Dobra, uważaj! Leżysz, dobra. Za dużo biłem. O nie, już mają 10! Masz, dobra, potkę, mam potkę! Ale... to jest szansa! Ale nie wiem. Dobra, bierz tą potkę i po prostu uciekaj. A ty nie, wbijaj się, dawaj, wbijaj się! Wbijam się. Szybko. Tutaj idę, tu idę, to tu ostatni. Idę. Ale nie trafiasz w ogóle w nic! Trafię! Ja jeszcze jestem! Dawaj, zbieraj kubek, kubek! Trafiaj! Dawaj go! Nie mogę chodzić! No tu już go masz! Już go masz! Tylko 400! Teraz! Jej! Brawo! Ty w ogóle nie chodziłeś, bo o co chodzi? Mi się zacina, ja nie potrafię grać na telefonie. Ale mamy 9 pucharków, bardzo to było ciekawe i niemożliwe. Ja tutaj naprawdę tryharduję, żeby tutaj Gabi na pewno wbiła te 500 pucharków, bo też czuję troszeczkę odpowiedzialności za to. No ale mamy plus 9, czyli jak klikniesz teraz, to ile będzie? Jeszcze brakuje chyba dwójka nam dwóch brakuje, z tego co rozumiem. Tak. Tak, 2 pucharki i będzie 500.
więc coś czuję, że w tej gierce to zrobimy. Teraz naprawdę nawet nie musimy wygrywać, wystarczy, że będziemy w miarę wysoko. Tak. Więc po raz kolejny, ostateczna gra i tutaj, no jak wiecie, ja na telefonie mistrzem nie jestem. Zawsze mi się te palce zacinają. Faktycznie tam mi poleciliście raz, żeby wyłączyć jakiś tam tryb, żeby mi się to nie ruszało i faktycznie to troszeczkę pomogło, ale dalej niestety czasami to nie działa tak, jakbym chciał do końca. Tam jest pan z Leonem, czy my już kiedyś z nimi nie walczyliśmy? A być może. Ale oni mnie obili, dobra, ja idę chyba na tego Riko, co? Ja już idę do ciebie, dobra, masz go, super. Tu jest jeszcze podka, ale ty wiesz, nie biorę, spokojnie. Prawie wziąłeś, idziemy do góry na Leona, okej? Okay? Tak, na Pam i Leona. To nie jest Pam, tylko Piper. Piper, pewnie, Piper padła. Wolno biegam strasznie. Dawaj go, sama dasz sobie radę. Dobra, mam go. Mamy to i wielkie starcie już? Tak szybko. Dobra, czyli mamy już 500. Oni mają 7. Gabi, masz 500. 7? Leży. O, leży! Dawaj go, 7 też, ale on... Ty, on... Dobra, ja go tutaj... Nie trafiłaś? Pięknie, brawo. Ale ja... Jezu, to ja powinienem mieć te 500 pucharków, coś mi się tak wydaje. To jest też twoje poniekąd. Piąteczka, 500. Klikamy i powinno być 500. Bez największych problemów, 507. Yes. Czyli mniej więcej tyle, ile razem z Gabi mamy IQ, co jasno mówi, że mamy we dwoje ponad 250, czyli jesteśmy jednymi z najmądrzejszych ludzi na świecie. Ty masz 100, ja 400, okej? Okay? To ja mówię komplementy, no. Super, Gabi, widzicie, to wy zawsze widzicie, że ja jestem niemiły. To ona to jest niemiła. A jeszcze chciałem powiedzieć, że każdy widz Monajka też ma ponad 200 IQ. Tak, no ale tak skoro jest, tak ja jest. Mam 100, no to wychodzi na to, że wy chyba też. Nie, to miałeś na myśli? To miałeś na myśli? Nie, widzowie mają ponad 500, okej? Okay? A, ponad 500. Dobra, lećmy dalej. Tak więc, jak obiecywałem, tak też zrobimy. Oferta dla Gabi się należy, wbiliśmy, chociaż to w sumie ja wszystkich zabijałem. Ale otwórzmy level za 50 pak i zaraz zobaczymy się przy otwieraniu. 100 klejnotów wydropiło w pierwszej skrzynie 20 milionów golda, niesamowite. 2000, gdyby ktoś nie widział. Tak, czyli pewnie tyle, ile lajków zostawiliście już do tej pory, tam jest kiedy to oglądacie. 000. Nie, ja myślę, że jak ty to oglądasz, to właśnie cię mówię i teraz zejdziesz w dół, to tam jest 2000 lajków. Jeżeli nie, no to zostaw łapkę, a jeżeli tak, to też zostaw łapkę. Proste. Dalej, mamy pierwszego mega boksa. Tutaj Gabrysiu, bo ty jeszcze nie masz wszystkich postaci. 217 golda, wy nic nie wiecie, do Barleya 10 punktów, do Riko 10 punktów, do Tary 16, bardzo mało się zaczyna tych punktów, 40? Ale do El Primo coś 40, powiedziałeś? Tak, do Leona 50 i Plasterek! Plasterek! Najlepszy star power do Shelly. Śmieszna rzecz, bo jak wiecie, tutaj było 2000 golda w tym pakiecie i też był w sklepie plasterek, Gabi miała 2000 golda do kupienia. I ja powiedziałem, że kupię tego plasterka za 2000 golda, no bo to jest moim zdaniem najlepszy star power, jaki w ogóle istnieje. A ja naprawdę chciałam totalnie wylosować. OP. A Gabi nie chciała. Tak. No i faktycznie wylosowała, więc drugi odcinek z Gabi pod rząd i drugi star power, który wylosowała. Klikamy dalej, zobaczymy co. Nie, no bardzo fajnie. Plasterek jest naprawdę świetnym star powerem. Podwajacz żetonów i 13 gemów aż. Bardzo dużo, ale przed nami jeszcze jeden megabox. Kolejny megabox i 224 golda. Tak. Do Jessie 17 punktów. Ej, patrz. Do Kruka, nie pokazuj mi, 20 wow. punktów. No. Do Spike'a 20. Do Tary 26 teraz punktów. Do Piper 43. A poza tym... moje bilet na wydarzenie. To właśnie było to, co powiedziałem wow. Nie no, po prostu chciałem was nabrać, bo wiem, że wy nie widzicie. A ja chciałem was nabrać, że jest więcej, ale nie jest. Bo teraz dostaliśmy 3 klejnoty. Czyli ja jestem klejnotem, Gabi jest klejnotem i wy jesteście, kochani, klejnotami. Kocham was. Ja też. To też będzie wycięte akurat. Kochani! A, jestem bigiem! Jako, że nigdy jeszcze tego trybu, z tego co pamiętam, nigdy nie było na moim kanale, no i Gabi wbiła, no to mówię, dobra, zagraj. Gabi gra o 15 chyba tych tutaj bilecików i mówiliśmy, może akurat coś ciekawego będzie, może zostaniesz bigiem, no i Gabi faktycznie została bigiem, nie wiem, czy tak to się nazywa, ale ból na bigu to chyba nie jest najlepsza rzecz, nie? Powiem ci szczerze, że nie. No, bo tu na odległość nie będziesz mogła kompletnie bić. Ale mogę uciekać sobie. Możesz uciekać, ale czy uciekanie coś ci da? Ło, ale ty nawet nie bijesz jakoś tak dużo, 2300? No, powiem ci szczerze, że nie za dużo. Naprawdę. Nie za dużo. Ale oni mądrze grają, bo zobacz jak mnie rozprowadzili. No, totalnie, ja bym teraz uciekł właśnie na ich respa, co to? Nie, bo tam są dwóch tam jest, bo oni się zrespili. Okej, 1000 IQ. Ta Piper mnie tu wkurza. No właśnie, oni praktycznie wszyscy mają tam, wiesz, odległościowe, chociaż oni też mają dwie Shellki. Shellki też nie są to najlepsze na ten tryb, ale Piperka będzie dobra, no ta Toxic Penny, jak się nazywa? Jessie, kompletnie nie pamiętam nazw postaci. Jessie też będzie naprawdę niezła, no bo ona może te działka rozstawiać, no ale ile tutaj jest dobry wynik, tak żeby być jako big? Dwie pamiętasz? Minuty muszę mieć na pewno, żeby wygrać, ale tak? Miałam więcej, dużo więcej kiedyś. No tak, tak. Ale żeby wygrać musisz mieć 2 minuty, tak? Tak. Okay, nie ej, nie trafiłam ulta!
Ale jeszcze masz... A w ogóle tutaj też jest tak, że ci zabiera samoistnie HP? Tak, dobra. Bo ja zawsze myślałem, tak, że to jest jakiś bug czy coś, ale to wszyscy tak mają. O ty kurcz, ale ci zabrali HP. O ty szaleńcie. Ty nie wiem, czy ja też ale do dwóch minut dotrzeć. No tak, ja mam nadzieję, że mi się uda. Tutaj ucieknę im, schowam się troszkę, no. Zyskam na czasie, powiem ci szczerze. Tylko, jest... że oni już tu na mnie nacierają. Tam mnie denerwuje koleżanka, bo ona mi naprawdę dużo zadaje obrażeń. Dobra, ich idę rozwalić. To jest nawet nie głupie. To jest nawet nie, nie głupie. Nie, 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 dobrze. Masz 50 tysięcy i 30 sekund. Gabi, musisz to zrobić, musisz, ale dobra, no jak będziesz tak uciekała... W sumie to jest mądre uciekać. Ja nigdy nie grałem tak, żeby uciekać, ale... Trzeba uciekać, ale o to w tym chodzi. Ostatnio czytałam, co tu trzeba robić. Właśnie, uciekać. Bo ja zawsze myślałem, że wiesz, no bo ja zawsze tutaj na przykład grałem jakimś... Tu w ogóle właśnie ta, jak ta dziewczynka z tym działem ma, co się odbija? Jessie, ona jest tu dobra, bo jak wbijesz jedno, to w ogóle robi tutaj spustoszenie na tym trybie. Ja nigdy nie gram tych weekendowych trybów. Ile mi zostało jeszcze sekund? Weź licz tam już, bo jestem po prostu dobra. Tak zestresowana. Wow, wygrałaś, masz już wygranko i przy okazji też paniesz ulta. Dobrze, pięknie. Tylko Colt mi tutaj troszkę... Ajajaj, no chyba Lipendo, ale jeszcze jednego wziąłem z sobą. Prze... Nie, Szelka, idź Jezus, stąd! Ale się tutaj wydarła Gabi. Przepraszam. 3000 HP i to ostatnie sekundy. Raz, dwa, tak. 2.16. Zapewne każdy z was ma lepszy wynik, no bo Gabi to nie jest jednak jakimś totalnym prostem w tą gierę. Dzięki, to jest dzięki. Bardzo dobra. Ale udało się wygrać. A oni przegrali? Tak. Aha, czyli coś dostaną mniej nagród? Dostaną mniej, no czyli to chodzi o czas, nie? Bo okay. Za czas dostajesz te... Dobra, a wy, kochani, napiszcie nam w komentarzach, ile wy macie w tym jaki maksymalnie. Macie rekord? Ja mogę sprawdzić chyba, ile mam, nie? Ja też mogę sprawdzić. Dobrze, kochani, tak więc mój rekord na wielkiej grze to 2 minuty 42 sekundy, czyli dzisiaj ten czas był a ja taki... mam 2.52! Wygranko! Ale Gabi ma wyższy w tym Roborambo. Ja mam 5.18, Gabi ma 5.22. Napiszcie nam swoje tutaj statystyki, jakie macie właśnie te czasy, jestem mega ciekaw, być może niedługo razem z wami zagramy. Jeżeli jeśli macie ochotę czasami pograć z nami, ze mną, zwłaszcza w Brawl Stars albo w Fortnite'a, to wbijajcie na mojego Discorda, Dencjusza Monajka, link będzie w opisie. Ja tam czasami sobie będę wchodził i może akurat ktoś do party będzie chciał. No, a na dzisiaj już powoli będziemy się zbierać, bardzo fajnie nam się grało, kocham was. Wy pamiętajcie o łapkach i dziękujemy wam za obecność, bardzo fajnie się bawiłaś, jesteś dumna, że masz 500. Mam nadzieję, że wy również jesteście z Gabi dumni, ja też niedługo te 500 wbiję. Trzymajcie się, pa pa!